Tylko pamiętaj, że to jest speed limit, nie? Jaki limit? A, speed limit, nie, nie masz Damiego. Nie, ty nie możesz. My możemy, okay. My możemy. Witam wszystkich, z tej strony Ulat. Dzisiejszy filmik to nagranie z naszego klasycznego, naprawdę klasycznego, niedzielnego strzelania. A że jest zimowa pogoda, której no w tym roku mieliśmy nie za wiele i chyba już nie wróci, no to warto było ten materiał sobie zachować. Scenariusz, jaki aktualnie rozgrywamy, to zwykły, najprostszy deathmatch. Zależało nam po prostu, żeby się pobawić i była to pierwsza runda tego dnia, czyli po prostu taka rozgrzewka. Sprawdzić, czy sprzęt działa. Sprawdzić, czy my działamy, żebyśmy też byli rozgrzani i mogli potem przychodzić już do jakiegoś scenariusza z jakimś konkretnym planem. Okej, dobra, to zaczynamy. Start, start, start! No, wrzuć sobie na... No, ale nie wiem, jak to się... No, dobra. Szybko poszli w lewo. Widziałem kilku przeciwników już na drugiej stronie, za wąwozem po lewej. Taka pogoda jak najbardziej nie ułatwia gry, ponieważ no kulki białe, śnieg biały i tak naprawdę bardzo, bardzo mało widać. A nie ukrywajmy, że większość mojego strzelania jednak polega na tym, że celuję gdzieś dalej, robię poprawkę i do tego dostosowuję kolejne strzały. Minus! Aha. Tam było dwóch. Hubert, tam był jeszcze jeden po lewej, nie? Aha. Z goferem. Może pójść takim chamskim łukiem. Dostał! Dostał! No i niestety czapa, lecimy do respa. Zrespiłem się i wracamy do gry. Pierwszy przeciwnik to oczywiście synu, tylko że no tutaj widać trochę kulki, ale ja w lunecie naprawdę kompletnie nie widziałem, a lądowało troszkę za krótko, trzeba było wziąć poprawkę. Ładuję. Z tyłu automat. Z prawej strony zza wąwozu ktoś strzelał i zdjął jednego z naszych z tej strony, więc tam jest dość niebezpieczny przeciwnik, no bo jeżeli go nie skontrujemy, no to będzie nas tutaj gryz i gryz i gryz. Tak, instant, instant. Instant, instant. Instant, instant. Hubert gdzieś przed wami na górce, ale ja go nie widzę. Idzie w waszym kierunku, idzie w waszym kierunku, szczytem. Ja jestem na dole, Kasia jest na skarpie. Okej, gość uszedł z krajem w prawą stronę na Kasie. Dobrze byłoby się przebić, tylko nie wiem, czy Kasia nas tam osłoni. Wraz z kompotem postanowiliśmy tam zaatakować. Niestety zdjęcie przeciwnika zajęło nam troszkę za długo i straciliśmy Kasię. Pchnij do góry! Minus! Z Kasi zostały tylko mokre zwłoki, przykro mi.
Okej, mamy prawe wzgórze. Teraz to my mamy wzgórze za wąwozem i teoretycznie pole ostrzał super, tylko że nikt tutaj nie atakuje, więc pozostaje nam tylko obserwować i ewentualnie przekazywać informacje ludziom, którzy są na środku terenu. Super przyszło. A chyba odpuścili, wiesz? Odpuścili całkiem prawo, tak wygląda. Jak chcecie, to możemy spróbować im podejść na plecy, tak naprawdę od środka. Widzę, patrzę nad twoją głową. Na razie masz czysto, dopiero w respie coś słychać i widać. Co? Gdzie masz wino? Tu. Widzisz? Wim, na twojej mniej więcej 9:00 jeden gość właśnie wszedł za krzaki, przeciwnik. Dla mnie to jest 150 metrów za daleko. Wim, zaraz będą wychodzić z respa, uważaj. Mnie zauważył na pewno. Dobra, Hubert, ja idę pomóc Wimowi. Mi się tu troszkę znudziło, zostawiam Huberta, który dzisiaj ma 4-takt, więc tutaj powinien sobie całkiem spoko radzić, a ja idę pomóc jakby Wimowi. Co, to chociaż ostrzec, jak wyjdą faktycznie z respa. Wychodzą na mnie. No i niestety, za późno zauważyłem przeciwnika i trzeba się wybierać do respa. Wychodzimy z respa i od razu ciśniemy najkrótszą drogą na przeciwników. Problem w tym, że jak normalnie w całym roku przeszkadzają nam gałązki, to teraz jest dla nich jeszcze śnieg, przez co jest jeszcze trudniej się przebić. Gofera mamy po lewej. No i niestety za wiele osiągnąć się nie udało, wracamy do respa, ale chwała Bogu, zaraz wracamy też do gry. Dostał czy nie?
Dostał? Pchamy, pchamy, pchamy. Ale kto, kto? Skrzatuj i ten kościół wyjęci. Przed nami widzę gości za krzakami. Słuchajko, zdjęty z lewej. Jeszcze raz, gdzie? Dobrze, dobrze. Wydaje mi się, że ktoś był z nim, bo słyszałem jeszcze automat. Ale wbrew pozorom, jak skubany stanął przy drzewie, to słabo go widzę. No tutaj było stanowczo na DMR-kę za krótko, nasze odruchy przegrały ze zdrowym rozsądkiem. Wydaje mi się, że weszło, ale nie jestem pewien. Nie, 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 schodzi, schodzi. Ja chciałem ci ze setki, a ja mówię, o nie, za blisko. No kur... to było głupie. Skrzata tu idzie na prawo, na lewą. A, dostałem! Nice! No i niestety po raz kolejny lecimy do respa. Jak widać, nie był to mój najlepszy dzień. Nie mam konta, syna obserwuję. Okej, widzę. Nie wiem na ile widzicie to na filmie, ale dość mocno przekaszam replikę w prawą stronę, aby zawinąć kulki hopkiem, tak żeby zakręciły za drzewem i trafiły kolegę. No i w końcu nawet się udało. Dostał.
No i na koniec udało się też upolować syna, który tym razem postanowił, że jednak złoży się do mnie, a nie po prostu zrobi unik przed kulkami. No i to był błąd. Pomściłem cię. Wiem, może kończymy deathmatcha, zróbmy jakieś flagi, czy licznik, czy coś. I tym kończymy dzisiejszy filmik. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia ponownie.